Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej audycji. Dzisiejszym tematem będą balony w Toruniu. Przede wszystkim, to co ważne, Toruń był związany z wojskami balonowymi. W momencie, kiedy po 123 latach zaborów odzyskaliśmy niepodległość, trzeba było ustalić na nowo granice. Udział w odbudowie Rzeczypospolitej wzięły także wojska balonowe. Utworzone jednostki wykorzystano także podczas wojny polsko-bolszewickiej. No i po zakończeniu tych działań wojennych, te jednostki zostały rozlokowane w trzech miastach Poznań, Legionowo Arel oraz właśnie Toruń. I w Toruniu ten batalion balonowy stacjonował nieprzerwanie aż do wybuchu II wojny światowej. No i przenosimy się teraz do parku miejskiego na bydgoskim przedmieściu i tutaj w górnej części, jakby u nasady schodów, jeszcze widoczna jest altana Tilka, która na początku XX wieku wwieńczyła właśnie te schody. Obecnie w tym miejscu stoi pomnik ku czci żołnierzy wojsk balonowych. I to jest właśnie ten pomnik. 5 maja 1937 roku odsłonięto. Hmm, go na cześć, właśnie żołnierzy wojsk balonowych, którzy w Toruniu stacjonowali. Ten pomnik został jeszcze niestety zniszczony na początku działań wojennych 1939 rok, ale został zrekonstruowany w 2020 roku. I właśnie patrząc z poziomu pomnika, schodzimy sobie ku Starorzeczu Wisły. I właściwie ten batalion balonowy w Toruniu był, cieszył się bardzo dobrą sławą. Nazywano żołnierzy wojsk balonowych, królowami nieba, awiatorami, aeronauci z Torunia. Takie przydomki właśnie nosili powietrzni żołnierze. Pomnik ku czci poległych żołnierzy, wzniesiony około 1934 roku, był autorstwa Michała Kamińskiego i tu jest pokazana jego pierwotna lokalizacja. Dopiero w 1938 roku został przeniesiony do Parku Miejskiego. Historia pomnika. Przede wszystkim ten pomnik jest poświęcony żołnierzom, którzy zginęli podczas wojny polsko-bolszewickiej. Mieści się obecnie właśnie w Parku Bydgoskim i właśnie 5 maja przypadało święto batalionu obchodzone na pamiątkę utworzenia pierwszej polskiej jednostki balonowej. Sam pomnik wzniesiony jest na czterometrowym cokole, osadzono tam rzeźbę orła zrywającego się do lotu, trzyma w szponach krzyż, virtuti militari, wieniec z liści wawrzynu, dębu oraz kotwicę. I to jest jeden z piękniejszych monumentów przedwojennego Torunia. Sztakopia ta kopia wyszła spod dłuta artysty-rzeźbiarza Michała Kamińskiego, oryginał, natomiast właśnie ten pierwotny artysta został rozstrzelany przez Niemców. No i autorem kopii właśnie jest toruński artysta Maciej Jagodziński Jegenmer. Tuż jest pokazana nowa lokalizacja pomnika w parku Bydgoskim. I też inne ujęcia z parku Bydgoskiego. No, i to jest właściwie taki ewenement, jeśli chodzi o w skali Polski, hala sterowcowa. Ona została wybudowana na początku XX wieku i znajdowała się w części zachodniej miasta przy dzisiejszej ulicy Balonowej, właśnie na część tej hali, która... sterowców, która się tam znajdowała. Ona została rozebrana na początku lat 50. XX wieku. I tutaj widzimy. Sterowiec, ten cepelin, który gotował się do startu, zdjęcie z przed 1914 roku. Widzimy tutaj balon obserwacyjny nad miastem i te pierwsze loty na balonach wolnych odbyły się już w 1921 roku. Tablica pamiątkowa jest zmurowana w toruńskim kościele garnizonowym, właśnie poświęcona lotnikom i baloniarzom. Przenosimy się teraz na ulicę Sienkiewicza i tu, tutaj w Toruniu właśnie funkcjonowała, przeniesiona z Poznania, oficerska szkoła aeronautyczna. Ona została umieszczona w koszarach imienia generała Prądzyńskiego przy ulicy Sienkiewicza. Co ciekawe, drzewa, które są tu widoczne na tym zdjęciu już historycznym, nie istnieją, natomiast nadal przetrwały duże kasztanowce, które są w głębi koszar, wokół placu posadzone były. No, i właśnie ta wspomniana ulica balonowa w Toruniu tu jest zachowany oryginalny bruk, który właśnie prowadził do tej hali sterowców. I to taka ciekawostka, że ta 42 eskadra rozpoznawcza jej godłem był czerwony skrzydlaty słoń na białym pięciokątnym polu. Ciekawostką jest też fakt, że kilkadziesiąt lat później rzeczywiście słoń zawitał do Torunia po to, żeby poddać próbie nową nawierzchnię na ulicy szerokiej. Czy wytrzyma? Wytrzymała. I właściwie o minionej rzeczywistości przypomina dziś nazwa ulicy Balonowej, która dawniej wiodła do hali sterowców, i właściwie to jest jedyne wspomnienie po baloniarzach. Material jest zdigitalizowano w fotografii ulicy Balonowej, także w Toruniu. Dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejną audycję z cyklu Moja Mała Naukowa Ojczyzna.